Pamiętasz, że World w grach jest wszystkim? Myślisz, że World Kennena w TFT to jest Castle, a to było opisane jako Channel? Nie było tego opisane. Don't dab? Okay, Verts. I won't. How are you doing, my friend? Sprawdźmy, kupimy jednego Siona i zobaczymy, czy w jego opisie jest Channel. Ale kurde, wydaje mi się, że nie ma. A jak jest, to jestem głupi. I to jest moja wina. You can dab now? Cool. Tego Yasuo warto zostawić, bo gramy na cloudzie. W ogóle trzeba było brać armor albo ten rękawiczkę, jak gramy na cloudzie. Tyryp, 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 tyryp. Phantom Dancer. Phantom Dancer jest nawet mega srogi w sumie w obecnej mecie. Jack Shore. Jak sobie Warwicka? Nie. Dziękuję. Stałem coś do zjedzenia. O! LOL! Iceborne Gauntlet dostałem, ale jaja. No, Yasuo bym zostawił. Nie wygramy tego. Chyba. Chociaż w sumie ma 0,42 attack rate, a to wygramy. To jest zabawne. No dobrze, no dobrze. I co my tu mamy? Jest kolejny Renekton, jest też drugi Vladimir. Zrobimy sobie levela. Zrobimy tak na razie. Wszystko musi być pokazane palcem, że człowiek zrozumiał. W takich grach jak TFT, w karciankach, wording musi być prosty. Jeśli Cyan ma napisane w opisie ulta, że jest channel, to jest to mój błąd, dlatego że się nie zorientowałem. Jeśli nie ma, to nie jest to mój błąd, tylko błąd gry, że nie jest to opisane. Nie wiem. Farsona grałem 5 lat i do dzisiaj narzekam, że devci są kretynami, bo nie potrafią zrobić normalnego wordingu w tej grze. Sorry, Wokart.
No, psa dostałem. Kurde, no Woodlandy mogliśmy zrobić, nie? Dobra, słuchajcie, robimy tak. Będzie wygrywanie. Wjeżdżamy na salony. Same wygrywando. I kupimy sobie wtedy Iverna. Ale dabik. Jak tylko Sajano zaczniemy w sklepie, to kupujemy i patrzymy, co tam się dzieje. Woda mi się kończy. Musimy tam zrobić tą emotkę w lotarstyce. Co nie? Trzeba zrobić. Javier, daj mi chwilę. Muszę wybrać na karuzeli coś. Też z Belcik w sumie. Mi. Zabrałem me. Dabik. O, jest Cyan. Jestem głupi, czy nie jestem głupi? Cyan winds up for a moment, then smashes his axe down in a direction, knocking up and doing 200 damage to all enemies hit. Nie ma słowa na temat... Na temat tego, że jest channelowany. Tylko jest napisane, że jest winds up for a moment, czyli że zabiera mu chwilkę czasu, żeby to zagrać. Ale to nie znaczy, że jest channelowany. O Jezu, ale bez sensu ustawiłem. Dabik. Jestem źle ustawiony, bo w ogóle nie używam Iceborne Gauntleta. Ale mnie one tap porobił. Ale mnie one tap porobił. Wpisał sobie Lothar Duff 2500, a to tylko wyróżni wiadomość. Zaoszczędził 2300. Ale drań. Ale... O nie, już drugi raz się nie dam nabrać. Nie ma tak. Nie ma głupich. Nie ma głupich. Chcieli mnie ograć. Ty, drugi Sajan. Czemu ja go nie zostawiłem? Dało się zabrać dwa razy? Ale dranie mi tutaj porobili własną rzeczą. Dranie. Twitch tak wcześnie? Kurde, nie wiem. Naprawdę nie wiem.
Tu już jest w sumie spoko, ale też mam tu Olafa z tier 4. Nie wiem, wydaje mi się, że jeśli mam dodawać poison, to dopiero będzie w late game dodawane. Oni w early. RFC. RFC na rynek Nona. 300 HP. 2 golda. No dobra. Na razie kupimy. Zobaczymy, jak będzie early level 2 Twitch, bo w jednym sklepie trafią się dwa, no to można ewentualnie pograć. Mało golda mamy niestety. Kha'Zix. Ty, no dobra, no to się pozbywam. Pozbywamy się tych. I wkładam po prostu rzeźników. I to tyle. Powinno być lepiej. Gdzie jest drugie pole? A tu jest drugie pole. Zrobimy tak. Tak o. Patrz to. Czekaj, co tam wokarni wysłał. To Sion jest, nie? Nope. Zabawne. Lecz się, Renekton! No dzięki. Będziesz na turnieju streamerów Fortnite w poniedziałek? Pytam, bo cię z chęcią bym zobaczył, a nikt mnie nie zaprosił. To raczej nie będę. Drugi Olafson. Jestem pod wrażeniem. Drugi Olafson to jest to ok. Co tu się stało? Co takiego wielkiego cyca dało? Tam był jakiś ten? Malphite? Z cyce? Dobra, ustawienie jest takie, że tak naprawdę powinniśmy zmienić je ustawieniami. I w tym momencie on skacze, jest atakowany pierwszy i o to chodzi. Jakob hype. Z dubem wjechał. Jednak nie. Lul. Iceborne Gauntlet też jest przegiętym przedmiotem, moim zdaniem. Znaczy na Cloudzie, nie? Na innych mapach jest ok. Znaczy, jest trochę za mocny. Ale nie ma aż takiej wielkiej tragedii. Ale na Cloudzie jest moim zdaniem przegięciem pały. Ale powiesz, że się nie nadaje, co? Do lekkiego przerobienia i wrzucania jako lotar CC? Kurczę, nie wiem. Ja bym sobie tak pomyślałem, że takie CC jako taki kształt cyców zrobić. Nie? Żeby było. Tak sobie myślę.
Możesz wysłać to na Discordzie, Wokard? Tą graficzkę jeszcze, żebyśmy tam mieli? Bo już nie mam linka. O! Jaki fart! Nie wierzę. Wjechał pan na salon. Nie, no bez sensu. Twitcha jeszcze nie chcę sprzedawać. Dam miał deserta. I tak mam deserta w sumie. Nie wiem. Olaf, czemu naokoło biegasz jak pierdoła? Ktoś mi to wyjaśni? Jemu by się RFC przydało, żeby nie biegał jak debil. Dzięki, Wokard. Wrzucę sobie na Discorda. Dzień dobry, Arka. Hedry na Olafie? Nie, no jeszcze nie zgłupiałem. Come to Mundo. Tylko bardziej by nam się to przydał... Bardziej by mi się przydał... Wolimiś. Pararam pam 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 pararara pam pam pam. Czemu oni zostali? Aha, tam było ja, dobra, nieważne. Nie wiem, czy chcę grać na czterech dezertach. Hydra jest dobrą itemem na ten moment? Nie zgadzam się. Hydra jest generalnie gównem moim zdaniem. Wolę zbudować inne itemy niż Hydra. Hydra to jest tylko 3% maksymalnego HP. To nie wiem. To jest 3% maksymalnego HP w przypadku 1350. 10% to jest 130. Czyli to jest 30 damage'u w kołnie. Nie wiem. Ja wolę milion innych rzeczy zbudować. Disarming na pewno. Drugi Rageblade. Czy lepiej Morello? Myślę, że Morello. Jakbyś kuźwa użył jeszcze swojego ulta, byłoby fajnie. Brudasie. Renektonie. Dobra, sprzedam na razie Twitcha. Musimy się odbudować w kasie. PD na Olafa? Nie, on dostanie jeszcze jeden przedmiot. On jest tak, teraz ma Dodge'a jeszcze, więc spoko. Teraz jest okej. Okay. Mamy 4 deserta, 4 berserkera. Jest giciowo. Tylko co potrzebujemy teraz? Plany są dwa.
Albo idziemy w Berserkerzy Poison, co mi się bardzo podoba. No, 6 Saiyanów. Vexes musisz przesunąć Vladimira, dopiero na niego włożyć item. Jakbyś chciał glovesy. Autor ostro na nerwie? Ja nie zrozumiałem jakiegoś żartu? Czy o co chodzi? A ta emotka Tits przejdzie na Twitchu? Nie wiem, czy przejdzie. No ale taka, wiesz, dwie literki CC ułożone w takie jakby troszkę cycuszki. Drugi kazik. Bruda z Tenerwarien, czaisz byku? Tylko dlatego, że się nie myje, to jest brudem? O Jezu, Danielowski tutaj, ale wjechał tej. Złoty Vladimir. Jezu, cicku. Ludzie, ale lubią hyperrolować. Dobra, co ja item? Bo ja już nic nie pamiętam. Co, może spróbujemy? Tak o. Tu Kazior sobie zacznie. Kupimy sobie cycę jeszcze. Zauważyłem, że Hyperroll jest strasznie dużo, może tam ranket zablokowany? A co to ma jeden do drugiego? Dobry ten RFC na nim. Nie ruszył się z miejsca w ogóle, żeby zabijać ludzi. Co sądzisz w formie Jitu w LoLu? Dobra, można z niej wypieki robić, taka forma jest. Włożysz do pieca formę i wychodzi bułka. Nie, bułki się nie robi w formie. I wychodzi muffinka. Nagrałeś jakiś poradnik jednocześnie nowego TFT? Myślę, że dzisiaj nagramy sobie tier listę bohaterów z takim lekkim opisem wszystkich. Jankos to mafinka? No on należy do poznańskiej mafii. Taki drań. Będzie go bił po cycu? Nie, skoczył wpierw.
Dawaj, dajcie mi tu Sinchta i tego pana. Mundo. Ten Olaf trochę nielegalny? Kurde, jak taką brodę ma i mówisz, że jeszcze poniżej 18? Nie, w Polsce to poniżej 15. O, jest Mundo. Jest Siwir. Co kupimy? I co? I jajeczko. Na kiego mi w ogóle ten Sion tutaj? Możemy grać bez... możemy grać tak, desert. Tego jednego Kha'Zixa wymienimy na Sinchta i mamy Desert Poison Berserker. Nie jest to trochę przegięte? O, jest tak przegięte, że dostałem redempcję. Zamiast przedmiotu, jak normalny człowiek. I tą spatulę to sobie mogę włożyć w garnek. Tak naprawdę. Tyle wam powiem. Ale mnie takie coś denerwuje. A wiecie dlaczego mogę sobie włożyć ją w garnek, nie? Bo teraz jest cały przedmiot i cały przedmiot, więc nic z tą szpatulą nie zrobię. A tak bym musiał chociaż glaciala zrobić i zostawić ten. Wiecie co sobie zostawić. Bez sensu. W ogóle ten redempcja na Mundo to też był taki głupi pomysł, że się w głowie nie mieści, przecież on się leczy cały czas. O Jezu. Lothar, ty debilu. Dobra, słuchajcie, plan jest taki. Levelujemy. Levelujemy i wstawiamy Sinchta, a jeśli trafi się nam Sinch w sklepie, to wymieniamy misia na Sinchta. Olaf z Disarmem, RFC i Hurricane dałby radę? Nie, on musi mieć Rage Blade'a. On musi mieć Rage Blade'a. On bez Rage Blade'a raczej taki z tych kiepskich jest. Jaką miazgę zrobił mini bez majtek? No bez majtek, bo Olaf przeszedł. Siema, Jackadar. Tu jeden Sinch jest. Przecież my się, jak my tu dołożymy Sincha, to będziemy wszystkich jechać po prostu jak gorący nóż w masło. Ale mi zabili go szybko. Ten złoty pan mnie tutaj trochę denerwuje. Come on. Ktoś tam szukał Akazyxa, to mu go kupimy, żeby nie kupił. Czy kolejny dubik? Ale było bez dźwięku, moment. Coś się nie zgadza.
Glacian? W sumie? Ale przegięcie pały teraz będzie. Zżegnamy oziębla każdego gracza. O, Sivir. Czekajcie, bo mogę ją kupić. W sumie. Złoty Sion. Assassin. Assassin. Przy okazji. Słuchajcie, taki czerżnik. Powinien go wstawić tu. To jest mój wielbłąd. W sensie wielki błąd. Czy ja jestem w stanie w ogóle zrobić złotego Twitcha? Ciekawe, jakie ma stacy. Złoty Twitch, jakie ma stacy? 300% AD bonus percentage. Okej. Okay. Powinny, chłoposzek, powinny. Nie, pisał mi z tego Volibera na lepszą jednostkę? Nie. Bo on daje Glaciala na Olafie. Co byś tu wstawił? A, w sumie mam 3 glacjale, no masz rację. No jestem burakiem. Macie rację. Tylko co ja bym tu wstawił? Drugiego Twitcha bym wstawił. Steel Avatar. O, Singe. Crystal Inferno. Ale ważny upgrade. Dobra, teraz to wygraliśmy. Electric. Masz tu, ciesz się. Master Yi raczej niepotrzebny. Wolę mieć Volibera. Jezu, jaki wpierdol dostał. Deezer ma jakiś błąd w ogóle. W sensie takim, że jak ktoś dostaje Deezer, to się nie może ruszać. Twitch! Twitch! Nie ma Twitcha. Dobra. Biegasz, zinszt.
Dalej, Forrest Gump. Jedziesz ich. No, teraz Vlad nic nie robi. Jezu, jak się przejechaliśmy po nich. GG, my friend. A nie, zostało mu 2 HP. Twitch. Twitch. Drugi singed? Nie, to chyba wolę Volibera. Jest. Dawaj go do Godogara. O, zajebiście! Ale wam zaraz pokażę, co mi przyszło. Zamówiłem sobie. Aha, nie zmieniłem nic w ustawieniu. W sumie nie muszę. Twitch ze spatulą do Gara idzie. Przyjechałem do GG. Ej, ten team comp. Nie wiem, czy to nie jest najsilniejszy team comp oprócz 5 shadowów, jaki grałem jak na razie. Ale ten się wydaje być o wiele łatwiejszy do złożenia.